Okej, więc witam was, witam w kolejnym gameplay na moim kanale. Kolejny filmik poświęcony nieszczęsnemu chwytowi, czy też gripowi, zależy od tego, w jaką wersję językową gracie. A jak dobrze pamiętacie, poprzedni filmik, chyba jeden z moich pierwszych filmików, albo się mylę, nie wiem, pewnie już dawno temu był, mówiłem w nim, że grip nie działa, że po prostu jest bezużyteczny i że montując go na jakiejkolwiek klasie, marnujecie sobie slota. Tak mówiło wiele komentatorów, wiele ludzi tak uważało, a mimo wszystko Treyarch ciągle utrzymywał, że wszyscy się mylą, że nie rozumieją po prostu zasady działania gripa i że oni tylko mają rację, a wszyscy inni są w błędzie. Ale ciągle nie ujawniali żadnego potwierdzenia, jakby żadnego dowodu tego. Wystarczył był krótki screenshot, ale nieważne. Pewien gościu, nickiem Marvel 4 na forum Dana Kirsona, to jest to forum, o którym ja już często wspominałem, na nim jest wiele ciekawych rzeczy, jeżeli ktoś jeszcze nie był, to polecam sobie zajrzeć. Podobno cyfrował kod gry, znaczy rozszyfrował go, jakoś zdekryptował, nie znam się na tym za bardzo. I wyszło mu z tego, że grip coś robi. Tak, i zanim już weźmiecie swoje włócznie i miecze i kamienie i zaczniecie rzucać we mnie jak w tego niewiernego, albo jak w tym, w Shreku była taka scena, ciwie się na niego z pochodnia myśli. No, zanim zaczniecie coś takiego robić, to posłuchajcie dalej, bo mam jednak aż tak źle nie jest, przynajmniej dla mnie. Otóż, grip coś robi, to trzeba przyznać, ale co robi, to już jest śmieszne, wiecie co, naprawdę, bo z tego się można śmiać, gdyż grip powoduje po prostu tak niesamowite zmiany, że ja nie wiem, czy w ogóle powinniśmy go używać. Chyba powinien zostać zbanowany, ale dobra, koniec już tej ironii, przejdźmy do rzeczy. Grip na wszystkich broniach prócz SMG powoduje 2% szybszy center speed. Center speed to jest czas, w którym, jeżeli wystrzelimy jakąś serię, to jest czas, w którym celownik wraca do pozycji początkowej, czyli do pozycji, w której zaczęliśmy strzelać. To jest w miarę proste, to sobie każdy może policzyć, jeżeli chce. W każdym razie 2%, to jest nic, to nawet tego nie zauważycie, szczerze mówiąc. Poza tym center speed jest tylko wizualnym odzwierciedleniem recoilu, a nie faktycznie prawdziwym recoilem, więc 2% poprawy w tym, co widzicie, no nie jest to zbyt duże. No ale okej, 2%. A wspomniałem, że to 2% na wszystkich broniach prócz SMG, czyli czy SMG mają tego więcej? Cóż, mniej. Nie wiem, czy da się jeszcze mniej niż 2%, ale tak, Treyarch to zrobił. No i na SMG center speed jest szybszy o całe 1,5%. Tak, dobrze usłyszeliście, 1,5%. Czy to coś jest, waszym zdaniem, bo moim zdaniem nic. A doszło także do tego, że odkrył przy okazji tego gripa, odkrył też, że celowniki typu ACOG zwiększają ten center speed, znaczy zwiększają center speed, tak, dobrze mówię, o kolejne 2%, więc nawet jeżeli zestakujemy sobie ACOGa z gripem, mamy te 4%, to ciągle nie jest dużo, to jest ciągle nic właściwie, tego ciągle nie zauważycie. A w MW2, o ile dobrze pamiętam, ten zwiększony center speed, nie powiem wam w procentach, ale było jakieś 400 punktów, więc 400 punktów, a 2% to jest... Nawet jeżeli nie macie porównania, bo wiadomo, że procenty liczy się od czegoś, a punkty są osobną jakby... Osobną liczbą, to wierzcie mi, że te 2% to jest nic. W każdym razie to tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że wam się spodobał, nawet jeżeli był krótki. Jeżeli coś nowego się w materii gripa, czy tego ACOGa, czy jakichś innych danych pojawi, to was z pewnością opowiadam. Ja tymczasem ja się z wami żegnam. To tyle, cześć i miłego weekendu wam życzę. Bo sobota i trzeba banga robić i tak dalej. No, cześć.